Buongiorno. 10 milionów widzów, fankluby na terenie całej Polski, grupy facebookowe, dyskusje na forach, pełnometrażowy film, książka i cała masa nagród. Jednym słowem, Rancho. Serial, który podbił serca Polaków i do dzisiaj nie dość, że nie znika z telewizyjnej ramówki, to wciąż wykręca znakomite wyniki oglądalności. 17 lat po premierze pierwszego sezonu i 7 po emisji ostatniego. Jaka jest geneza tej produkcji, kto za nią stoi i przede wszystkim na czym polega ten niesamowity fenomen Rancha? Intro i wracamy do tematu. Pierwszy odcinek Rancha został wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej 5 marca 2006 roku i początkowo sprawiał wrażenie kolejnego telewizyjnego serialu, jakich wiele. Zresztą Rancho wylądowało w telewizji publicznej właśnie dlatego, że żadna komercyjna stacja nie była tym projektem zainteresowana. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że po emisji pierwszego sezonu, zniechęcone bardzo przeciętnymi wynikami TVP, podjęło decyzję o anulowaniu całego projektu. Dopiero protesty aktywnych, świetnie zorganizowanych fanów pomogły twórcom przekonać zarząd do nakręcenia drugiego sezonu. Na szczęście przed emisją drugiego sezonu TVP zdecydowało się przypomnieć widzom pierwszy i tym razem wyniki oglądalności prezentowały się zdecydowanie lepiej, bo udało się ściągnąć przed telewizory plus minus 6 milionów Polaków. Drugi sezon jeszcze mocniej ugruntował pozycję Rancha i dalej już poszło. Tak jak mówiłem we wstępie, w szczytowym momencie wydarzenia z Wilkowej śledziło aż 10 milionów widzów. Ale właściwie dlaczego? Czym serial Wojciecha Adamczyka różnił się od całej masy innych polskich tasiemców? To, co teraz powiem, zabrzmi strasznie banalnie, ale Rancho to naprawdę był serial dla każdego. W zależności od tego, kto go oglądał, mógł być zwykłą obyczajówką idealną dla mojej babci, całkiem zabawną, choć nienachalną komedią, albo, co moim zdaniem jest najważniejsze, kapitalnym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Wilkowyje stały się taką Polską w pigułce, co było zasługą nieżyjącego już scenarzysty Andrzeja Grębowicza. To właśnie on początkowo we współpracy z Jerzym Niemczukiem wykreował całe to uniwersum. Mimo że Rancho to stosunkowo lekki i ciepły serial, to nie da się ukryć, że Wilkowyje nie są sielankową wsią rodem z pana Tadeusza. Przynajmniej w początkowych sezonach. To raczej zaniedbana, zabita dechami wiocha bez perspektyw. Z mieszkańcami, których trudno nazwać bohaterami pozytywnymi. Znaczy, że gmina coś dorzuci? Nie wiem. Komisja musi złożyć wniosek, rada przegłosować. Ja to w ogóle nie decyduję. Ale wójta pytam się, już wiadomo, że rada przegłosuje to, co wójt każe. Wójt to post-PRL-owski, skorumpowany i mściwy cwaniak, którego jedynym celem jest utrzymanie się u władzy. Solejuk to pijak, który bije żonę i dzieci. Pietrek to prymitywny głupek. Więcławski to siedzący w kieszeni wójta przedsiębiorca, który radzi sobie tak dobrze tylko dzięki temu, że należy do układu. Ale co jest absolutnie kluczowe, mimo wszystko chcemy śledzić losy tych bohaterów i mniej lub bardziej im kibicujemy. Bardzo trafnie opisał to sam reżyser w rozmowie z portalem Miasto Kobiet. Wydaje mi się, że ukazany obraz świata został przedstawiony trafnie, krytycznie, ale z dużą dozą ciepła. W tej chwili mało jest produkcji pozbawionych jadu, złośliwości, okrucieństwa, brutalności, nawet jeśli słusznie opowiadają o otaczającym świecie. Na pewno łatwo jest przestraszyć widzów, łatwo jest ich też wzruszyć, to są dość powszechne odczucia. Ale najtrudniej jest widzów rozśmieszyć i przekonać, że skrzywiona rzeczywistość jest prawdziwą rzeczywistością. Na tym polega trudność komedii. Serial bardzo trafnie diagnozuje nasze najróżniejsze wady, uprzedzenia i skrzywienia spowodowane m.in. destrukcyjnym dla polskiej mentalności okresem PRL-u. Cwaniactwo, korupcja, interesowność, egoizm i to irytujące narzekactwo przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek inicjatywy i chęci wprowadzenia zmian. Wszystkie te elementy udało się uwypuklić, wprowadzając do serialu wychowaną w Stanach Zjednoczonych Lucy Wilską. Dla niej ta polska prowincja jest niczym inna planeta. Nie rozumiem, o co wam chodzi, a chcę zrozumieć. Będę siedzieć, aż się dowiem. Przeciwko jesteśmy, rozumie pani? Każdy głupi by zrozumiał nawet. Ale naprzeciwko co?
a przeciw temu wszystkiemu! Ta amerykańska pewność siebie, optymizm i chęć do działania jest niczym kij włożony w mrowisko. Początkowo mieszkańcy są nieufni, nastawieni negatywnie, a nierzadko wręcz agresywnie, ale powolutku, krok po kroku, wieś zaczyna się zmieniać. Jak powiedział reżyser w rozmowie z portalem Miasto Kobiet, Rancho jest jedną wielką pochwałą solidarności, mocy, kreatywności, które tkwią we wspólnocie. Zależało mi na tym, żeby natchnąć widza przekonaniem, że jego los zależy od niego samego. Kariera solojukowej miała pokazać, że wyjście kobiet z tego zaklętego kręgu kuchnia, kościół, dzieci jest możliwe bez utraty kobiecości i w każdych warunkach. W serialu walczyliśmy o humanitarny stosunek do zwierząt, były odcinki o śmieceniu, antykoncepcji, trosce o zdrowie, poruszaliśmy różne aspekty codzienności, żeby ludzie mogli z tego wyciągnąć korzystne dla nich wnioski. Na przykład w jednym z odcinków Lucy prosi wszystkie kobiety, żeby skorzystały z mamobusa, który pojawił się w Wilkowyjach. I nie była to tylko inscenizacja. Do Jeruzala, czyli wsi, która stała się serialowymi Wilkowyjami, naprawdę przyjechał mamobus, a miejscowe kobiety mogły z niego skorzystać. I jak się później okazało, dla 90% z nich było to pierwsze tego typu badanie w życiu. Trzeba jednak pamiętać, że cały ten koncept, świetnie napisani bohaterowie i scenariusz nie miałyby żadnego znaczenia, gdyby nie kapitalna obsada. W zasadzie wszyscy aktorzy zostali dobrani w punkt i trudno wyobrazić sobie, by Wójta, Hadziuka, Kusego, Czerepacha albo Michałową mógł zagrać ktokolwiek inny. Co ciekawe, praktycznie cała obsada przewinęła się wcześniej przez inny uwielbiany przeze mnie serial, czyli przez Miodowe lata. Pomijając tak kluczowych aktorów jak Cezary Żak, Artur Barciś, Dorota Chotecka, Katarzyna Żak czy Marta Lipińska, w Miodowych latach pojawili się też Pietrek z Rancha, Solejuk, Japycz, czyli super sierżant, król wszystkich sierżantów elitarnych jednostek desantowych, doktor Wezuł, a nawet Więcławski, który w jednym z odcinków Miodowych lat prowadził teleturniej telewizyjny. Po latach reżyser przyznał, że Lucy i Kusego początkowo mieli zagrać inni aktorzy. Kogo przymierzał do roli Lucy, tego nie wiemy, ale jeśli chodzi o Kusego, propozycję otrzymało aż 4 aktorów. Podobno wstępnie zgodził się Robert Gonera, jednak ostatecznie wycofał się z projektu i dopiero wtedy wybór padł na Pawła Królikowskiego. O prawie każdym członku obsady można by powiedzieć coś ciekawego, ale moim zdaniem na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim Cezary Żak, który zagrał aż 2 główne role. Wójta oraz proboszcza, czyli 2 skrajnie odmiennych pod względem charakterologicznym braci bliźniaków. W szkole mamusia wstydzić się za mnie nie musiała. Wychowany byłem dobrze. Potem nas od razu odróżniali, chociaż my niby tacy podobni. No, wychowany. Na Lizusa i Kabla. Jana Kabla. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że początkowo plany były inne, a Cezary Żak miał zagrać tylko księdza, ale na szczęście koncepcja uległa zmianie. Wyszło to tak dobrze, że naprawdę łatwo zapomnieć o całym zabiegu i po prostu zaakceptować fakt, że w Wilkowyjach mieszkają bliźniacy piastujący 2 bardzo ważne funkcje. Oczywiście duża w tym również zasługa charakteryzatorów, którzy nie ograniczyli się do doklejenia wąsa, ale dbali również o to, by zróżnicować cerę obu braci. Wójt sprawia wrażenie bardziej ogorzałego i jakby napuchniętego, nie tylko od wiatru i słońca, ale także od sporej ilości spożywanego alkoholu. Wezmę, uważaj! No przepraszam, najmocniej, ja przepraszam. To taki stan agonalny u wójta występuje. Najbardziej skomplikowane pod względem realizacji były sceny, w których bracia występowali razem. Wtedy do akcji wkraczał Robert Ostolski, czyli aktor, który stawał się wójtem wtedy, kiedy Cezary Żak odgrywał księdza. I na odwrót. Oczywiście nigdy nie pokazywano jego twarzy, a jedynie plecy, ręce albo ogólną sylwetkę. Ten sam aktor wcielił się również w postać niejakiego Winieckiego, zwykłego mieszkańca gminy, którego pewnie nie kojarzycie, bo nie odegrał żadnej istotnej roli. Po zakończeniu zdjęć reżyser Wojciech Adamczyk przyznał, że przez te wszystkie lata ekipa patrzyła na Cezarego Żaka z wielkim podziwem. Energiczny, prostacki i krzykliwy facet z wąsami schodził z planu i za jakieś 25 minut wchodził inny. Gładko ogolony, skupiony, spokojny, panujący nad emocjami. Sam aktor przyznał, że więcej pracy kosztowało go przygotowanie do roli księdza, ale wolał grać wójta, bo ta postać dawała mu więcej możliwości. Była bardziej szalona, kolorowa i emocjonalna. Jest wielu aktorów jednowymiarowych.
takich, którzy grają świetnie, ale tak naprawdę ciągle to samo. To, co udało się osiągnąć Cezaremu Żakowi, pokazuje, jak znakomitym jest aktorem. A przecież nie chodzi tylko o Rancho, bo zupełnie innych bohaterów wykreował w Miodowych latach, Tajemnicy Twierdzy Szyfrów, czy nawet w Gierku, gdzie wcielił się w Leonida Breżniewa. Bardzo istotną rolę w spójności serialu odegrał też fakt, że przez 10 lat trzon obsady pozostał ten sam. Pojawiło się kilka nowych postaci, szczególnie w ostatnich sezonach, ale ci absolutnie najważniejsi bohaterowie byli obecni od początku do końca. Zmianie uległ jedynie skład ławeczki, co było spowodowane śmiercią Leona Niemczyka, czyli serialowego Jana Japycza. Aktor bardzo szybko podupadał na zdrowiu, więc wprowadzono postać jego brata, granego przez Franciszka Pieczkę Stacha Japycza. Przez jakiś czas obaj panowie występowali wspólnie, ponieważ Niemczyk chciał uczestniczyć w pracy na planie do samego końca. Twórcy serialu, oddając szacunek wybitnemu aktorowi, pozwolili na to i dlatego powstawały dwie wersje scenariusza. Taka, w której pojawiał się Jan Japycz i taka, w której jego kwestie przejmował Stach. Dzięki temu, w zależności od aktualnego samopoczucia, Leon Niemczyk mógł pojawić się na planie i wziąć udział w zdjęciach, albo nie. Tylko nie za dużo, Stachu, bo wczoraj cukier podwyższony miałeś. Absolutnie nie za dużo. Towarzysko tylko. A skoro już jesteśmy przy ławeczce, jej obecność w serialu zawdzięczamy drugiemu scenarzyście, Jerzemu Niemczukowi. Kiedyś, przebywając na Mazurach i zajmując się remontem swojego domu, pilnie poszukiwał dekarza. Z tego powodu trafił do jakiejś przypadkowej, zapadłej wsi, gdzie pod sklepem kilku miejscowych pijaczków prowadziło ożywioną dyskusję o kosmosie. Podobnie to wygląda w ranczu, w którym bywalcy ławeczki często poruszają tematy bardzo nieoczywiste. Trzeba też docenić, że scenarzysta potrafił bawić się formą i co jakiś czas serwował naprawdę wyjątkowe odcinki z nietypowym motywem przewodnim. Był na przykład epizod zatytułowany Doktor Wezu, będący tak naprawdę wilkowyjską adaptacją Doktora House'a. Był odcinek nawiązujący do Ojca Mateusza, Samych Swoich, czy mój absolutnie ulubiony W Samo Popołudnie. Tak naprawdę to pełnoprawny western, tylko rozgrywający się współcześnie na podlaskiej wsi. Wilkowyje zostają w nim zaatakowane przez przyjezdnych gangsterów, a mieszkańcy organizują samoobronę i z narażeniem własnego życia stają do walki. Z czasem coraz większą rolę w serialu zaczęła odgrywać polityka. Po powrocie Czerepacha, który na wygnaniu wiele się nauczył i przeobraził w pewnego siebie przebiegłego spin doktora, rozgrywki polityczne weszły na zupełnie inny poziom. Ostatecznie doprowadziło to do powstania Polskiej Partii Uczciwości i możecie się śmiać, ale niektóre wątki z ostatnich sezonów Rancha to moim zdaniem nasze polskie House of Cards. Andrzejowi Grębowiczowi w bardzo przystępny, często zabawny sposób udało się przedstawić mechanizmy, które od lat rządzą naszą polityką. I szczerze mówiąc, właśnie ten wątek trzymał mnie przy ekranie do samego końca, bo ciągnący się jak flaki z olejem kryzys małżeński Lucy i Kusego, kolejne romanse Fabiana, Klaudii i Kingi, to wszystko trochę za bardzo poszło w stronę klasycznej telenoweli. Pamiętam, że oglądając te polityczne rozgrywki, byłem naprawdę zaskoczony ich autentyzmem i poziomem skomplikowania. Tak jakby w scenariuszu maczał palce ktoś, kto wie bardzo dużo o kulisach. I okazało się, że miałem rację. Andrzej Grębowicz przez wiele lat był wysoko postawionym pracownikiem Kancelarii Sejmu, piastującym stanowisko m.in. dyrektora biura informacyjnego. Prawdopodobnie sporo widział i zrobił z tego użytek. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pan wicepremier Zemtam. A dlaczego? A dlaczego? Bo on kilka nocy nie spał, bo konsultował te projekty. I z tego miejsca, na tle dowodu poświęcenia kolegi Czerepacha, ja już nie apeluję do koalicjanta, ja żądam. Weźcie się wreszcie do roboty, psia krew. Polska czeka! Na przestrzeni lat Rancho zbudowało gigantyczną, prężnie działającą społeczność fanów, a takie elementy serialu jak ławeczka czy disco-polowy zespół Duo Spoko przeniknęły do świata realnego. Kabaret Kałamarz, w skład którego wchodzą m.in. Sylwester Maciejewski, czyli Solejuk, oraz Bogdan Kalus, czyli Hadziuk, jeździli po Polsce ze swoim programem nawiązującym do serialowej ławeczki. To jest wszystko porąbane, Hadziuk! Każą nam jeszcze garnitury zakładać, ogolić się, wytrzeźwieć. Z kolei zespół Duo Spoko wystąpił na jarmarku organizowanym w Jeruzalem. A, kiedy mi powiedziała tak, to jakby
Do tego na rynek trafiła powieść bazująca na scenariuszu i druga książka opisująca kulisy produkcji serialu. W grudniu 2007 roku, a więc niedługo po emisji drugiego sezonu, w kinach pojawił się też pełnometrażowy film zatytułowany po prostu Rancho Wilkowyje. Gigantyczna popularność serialu spowodowała też, że Jeruzal, czyli w gruncie rzeczy zwykła, niespecjalnie atrakcyjna wieś, jakich wiele, błyskawicznie stał się atrakcją turystyczną. Każdy fan chciał na własne oczy zobaczyć znane z serialu lokacje i przede wszystkim zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ławeczce, trzymając w rękach kultowego mamrota. Swoją drogą, nie wszystkie znane z serialu miejsca znajdują się w Jeruzalu. Na przykład Urząd Gminy i Dom Wójta mieszczą się w odległej o 6 km miejscowości Latowicz, a Dworek Lucy w zupełnie innej części Mazowsza, niedaleko Żyraldowa. Bo to jest nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Dlatego jeszcze raz was prosimy. Nie opuszczajcie ojczyzny. A proszę księdza, ja... Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Mimo 7 lat od emisji ostatniego sezonu, marka Rancho wciąż jest bardzo mocna, więc nie ma się co dziwić, że fani domagają się kontynuacji. Podstawowym problemem jest fakt, że w 2018 roku zmarł Andrzej Grębowicz, czyli scenarzysta. Człowiek, któremu zawdzięczamy wszystkie te fantastyczne sytuacje, dialogi, gagi i komentarze do otaczającej nas rzeczywistości. W lutym 2020 roku odszedł z kolei Paweł Królikowski, aktor wcielający się w jednego z najważniejszych bohaterów, Kusego. Duża część obsady ma poważne wątpliwości, czy wznawianie Rancha w jakiejkolwiek formie ma dzisiaj sens. Na przykład Grzegorz Wąs powiedział kilka miesięcy temu: to by było totalne nieporozumienie. Umarł Paweł i jeszcze kilku aktorów. Zmarł też scenarzysta. Trzeba odejść w chwale. Nie widzę powodu, żeby po latach wchodzić do tej samej rzeki. To nigdy nie będzie to samo, co było, bo zrobiliśmy fantastyczną rzecz. Możemy być z niej dumni. Moim zdaniem Wilkowyje uległy zbyt dużej metamorfozie. Większość bohaterów zmieniła się nie do poznania. Ławeczka tak naprawdę przestała istnieć, bo wszyscy jej członkowie się ustatkowali i, jakby to powiedzieć, ucywilizowali. Proboszcz został biskupem, wielu mieszkańców wsi posłami i ministrami, a wójt prezydentem. Co prawda serial był kończony, a następnie wznawiany już dwukrotnie, najpierw po 4, a następnie po 8 sezonie, ale wówczas było to jeszcze możliwe. Teraz wydaje mi się, że sprawy zaszły po prostu za daleko i serial całkowicie straciłby swój unikalny charakter. Chociaż plany reaktywacji Rancha jak najbardziej istniały. Andrzej Grębowicz zdążył jeszcze napisać przed śmiercią scenariusz, który miał zostać zrealizowany w formie filmu i 6-odcinkowego miniserialu stanowiącego rozszerzoną wersję tegoż filmu. Telewizja nie była jednak do niego przekonana, a plany definitywnie pokrzyżowała śmierć Królikowskiego, który miał odgrywać w nowej historii kluczową rolę. Co ciekawe, w rozmowie z portalem Plejada reżyser zdradził, że ekipa rozważała realizację filmu nawet po śmierci aktora. Marcin Grębowicz, czyli syn nieżyjącego już scenarzysty, przygotował podobno wersję scenariusza, w której Kusy funkcjonuje, tutaj cytat, dzięki rzeczywistości wirtualnej. Nie wiem do końca, jak to rozumieć, ale domyślam się, że chodzi o wskrzeszenie aktora za pomocą efektów CGI. Trochę jak to zrobiono z Paździochem i Boczkiem w Świecie według Kiepskich. Jeżeli faktycznie taki był zamysł, to szczerze mówiąc cieszę się, że do realizacji nie doszło. Czerepach, jak ja cię tu zaraz trzasę, to wszystkie gwiazdy zobaczysz! No jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. No to zobaczymy. A teraz wynocha! A już! Więc łaski. Wąt! Spokojnie. Łaski, no przecież. Wąt! Do wozu, no. Tak, do wozu. Na zakończenie dodam tylko, że Rancho jest jednym z nielicznych polskich formatów, które udało się sprzedać za granicę, dzięki czemu w 2013 roku zadebiutowała estońska adaptacja zatytułowana Na Priblika. Opowiadałem o niej więcej w materiale Polskie formaty, które trafiły za granicę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Z mojej strony to już wszystko, dyskusję w komentarzach uważam za otwartą. Do usłyszenia. Jak to się mówi, co złego, to nie my. Wspominajcie nas dobrze i na miłość boską, ludzie, lubcie się trochę bardziej.